to ją puścimy na wolny dech. Wróci, nas zwiesnie. To im nas nosi, to rebeczka, a to cukru, a to kanwaty, a to grosza coś niecoś. Zaraz ją będą miłowały. Każą spać w łóżku pod pierzyną. Robić nie dadzą, to by se wypoczęła. A wujna, a ciotka jej mówią, póki tego ostatniego szyloszka od niej nie wyciągną. A jesienią to już lanie w miejsca. Ni w chlewie, ni w przekrewniaki i zapowietrzone. Kota na ludzie, kota! Patrzęsie, dostanę chłopy, że ja, że im już kłaki na łap puszczają. Ale kawalery daty, a tyle się kobiet we wsi zdarzeje, a tyle służby szukać idzie. Przeciech! Obie mają cały połóczek i jeszcze łączkę za młynę. Matka da się żenić, albo to im popuści, a kto by w kole domu robił, kto by w kole śpi i krów chodził. Oglądają se matule i Janusie, a jakże, jadna kiej pani jaka, albo i druga dzieciczka, a to się zrobi, a my. A mistereczku przegląda, a warkocze zaplata. I no patrzy, kogo by tu pod pierzynę puścić, której aby mocny. Józef pana Abu złotką posyłał. Nie chciała, gdzie dzieciczko ta powietrzona. Matka? I no w kościele siaduje, na krzyżance się modli. Się chodzi. Prawda, ale czarownica to też jest. A wam żonowym krowom to kto mleko odebrał, co? A jak na jadomowego chłopaka, co w sadku śliwki zbierał, jakieś złe słowo powiedziała, to mu się taki kołtun zbił i tak go pokręciło, Jezus! I ma tu być błogosławieństwo Boże nad narodem, gdzie we wsi takie siedzą? A trzeciej, gdzie jeszcze krowy papusione pasałam? To bacie, takie ze wsi to wyganiamy. Tym się krzywda nie stanie, bo ma jej to strzec, a mocne. Kota ludzie, no kota! Trzeba się za tą jagnówkę i ten pies!
prostu złapać nie mogę. Dla Boga! Aż mnie zaklęło, myślałam, że mogę. Zarówno coś uścili. I ostało. O
Podpasła się ją. Postarała się o przykór. Ale po spółce to już równie gadali. No, maskarz na was. Zakatuje ścierne cygana pyskie. Ale do sądu trzeba iść. Dobrze, żeście mi powiedzieli, bo myślałem, że on zasługi. Ale zapłaciłem. A to świadków mam. A pyska zapowietrzona, dziadówka. Dla Boga, tyle ułatwienia, że aż udzierzyć się udzierzy. A to mi krzowa padła, żem dotknąć musiał. Roboty niepokończone, a człowiek sam ten pan. Uzdowca to tej między wilkami owca. O krowiem słyszał. Mówili już na polu. To dworska sprawa. Bo pana porowy zagarnił tylko. Taka krowa ze 300 zł wartała. Zegrała się, bo ciężka była. Zapaliły się w niej wątpia, żem dotknąć musiał. Ale dworowi tego nie daruje. Do sądu poda. Nic to macie, wiemy się. Ale wiem się. Dobrze, przyznaję. No nie. Bo byście się Macieju ożenili. Pijcie! Miałby to gospodarki pilnować. Pijcie, czy co? Być na zielą skończyłem 58 roku. Co mam na tym w głowie? Jestem tamta, bo to nie ostygła. A weźcie se kobietę. Do swego wieku. A zamna wam się zgoi wszystko. Dopiero by ludzie na wsi wydźwigali, co? Ale ludzie wama zwrócą krowę, albo i co poradzą, albo i kiedy gospodarstwa chodzić będą, albo się nad wami użalą. A bojcie pobierzynę narządzą? A we wsi tyle jest dziewuch, że jak się idzie między chałupami, to bucha i z pieca. Nie. A widzisz to, widzisz to. A czego mu się zachciewa? A Zośka Grzegorzowa? Na ten przykład śmigła piękna i wiano nie zgorsze. A cóż to na ciebie potrza? Wiana? Nie gospodarz do pierwszej wsi? Nic tego żoda. Nie rani. Zamgła. I młódka to jeszcze. A jędrkowa Kasia? Zmówiona. Wczoraj Lochów Adam posłał słodko. Jest jeszcze. Mamot, latawiec i jedno biedza ma duże. A wdowa potomku, jakże to tam jest? Całkiem jeszcze do żenia wsi. Tu w troje dzieci.
być te pasionki. Ale Maciejowi nie potrzeba. Ma pastucha swojego. Jest ci jeszcze tego nasienia panowego. Ale wybieram. Wybieram ino takie, co by na Macieja pasowały. A zobaczyłaś o jednej. Co by była na nich w sam raz? A którna? A jakna Dominikowa? Prawda! Całkiem o niej przepomniałam. Zielna dziewucha. A rosła, że przez płot nie przejdzie. Bo rzepki pod nią. A piękna, biała na gębie, a urodna kijowica. Tekla? Jak na powiadam? Jak? Ale to powiadałem, że łasa na chłopak. Thank you.
jak kozioł bliżej, za kratę. Idź, idź. Słuchaj te ścierdze, bo przez święty sąd mój. Wy, Bartłomiej, kozioł. Wy, Bartłomiej, kozioł. Dędziuści, bądź, Bartłomiej, kozioł. Dopraszam się łaski prześwietnego sądu. A wy czego? Dopraszam się łaski. Hadyć ja żona, tu tego Bartka posła. Świadkujecie? Niby ja za świadka? Ni, jeno, dopraszam się. Woźmy, wyrzucić ją za kratę. Chodź, ja kobieta. Dopraszam się łaski prześwietnego sądu. Kielich mnie nie dosłyszy na ten przykład. Wyjdźcie, będziemy głośno mówili. On to kozioł, a usłyszy. Jak się nazywacie? Bartek Kozioł, prześwietny sądzie. Ile macie lat? Bo to ja pomnę. Matka, wie na to ja mam roku. Pięćdziesiąt i dwa. Widzi mi się, będzie nas wiesne. Gospodarz. I ten jeden krowi ogon. Sielny gospodarz. Gospodarz? Ty już karany. He? Karany? Czy siedzieliście w kozie? A to niby kryminale, karany. Matka, byłem to ja w kryminale? A byłeś, Bartku, byłeś. A to cię te ścierny dworskie potem zdechło jak jątko. Baczę, już ci, że baczę. Na kwaśniku znalazłem zdechłe jagnię. No, wziąłem. Co miały psy rozłuczyć? Oskarżyły, przysięgły, co ukradł, sąd przysądził, wsadziły mnie i siedziałem. Niesprawiedliwość jest wino. Niesprawiedliwość. Oskarżony jesteście o kradzież maciory Marcjanie Pacześ. Wzięliśmy ją z pola, zagnali do domu, zarżnęli i zjedli. Cóż macie na swoją obronę? Jadłem, żebym tak Boga wszystko na mnie oglądał, że nie zjadłem. Pójście wy. Ja zjadłem. O świecie, świecie rodzony. Ja zjadłem. Cóż macie na swoją obronę? Obronę? Miałem to co? Rzecz matka. A, juści, bacza. Niewinowatym świni nie zjadę. A Marcjanna Dominikowa na ten przykład szczeka, kiedy ten pies, że nie nachwycił za ten poskudny pysk. A sprać, a sprać! Oj, ludzie, ludzie! To już sobie później wyjaśnicie. A teraz mówcie, jakim sposobem świnia pacześniowa znalazła się u was? Świnia pacześniowa u mnie? Matka, co to wielmożny dzieci rzekli? A idź, Bartku, to o tym prosiaku, co za tobą przyrost do chałupy. A, baczę, już ci, że baczę. Bo prosiak to był
Niby u mnie? Zarno, wszystko dokumentnie powiem, rzetelnie powiem, czego się pokaże dla prześwietnego sądu i dla zgromadzonego tu narodu, co jestem niewinowaty. A Dominikowa, cygan jest baba? Pleciu i pozornica zapowietrzona. Ja cyganie? A gdyż tej najświętszej panienki uproszę, co by cię kierował na świętej spowiedzi nieczasno? Ty złodziejesz, Piński, ty zbój, ty! Co? Biłabyś go? Suko jedna! Czarownicą! Kaczy synowskiej ty! Uciszyć się! Mówcie, Bartłomieju, mówcie wszystko, a prawdę. Prawdę? Samą czystą, kij szkło, prawdę rzeknę. Rzetelnie powiem, kij na spowiedzi, kij swój do swojaka i gospodarz do gospodarza, bom gospodarz z dziada pradziada. Komornik, nie prefesjant jaki, a wolniejszy miejski ściep. To tak było. Patrz dobrze w głowę, byś tego nie przepomniał. Nie przepomnę, Magduś. Nie. Zwiedzna była. I za wilczym dołem, wedle nowej kończyny, idę se. I mówię, pacierz, bo na ten przykład przedzwonili już na anioł pański. Mocka też szła. Idę se, jaż słyszę głos, nie głos. Dla Boga, myślę se, krząka? Albo i nie krząka. Zasięg, niczego i nie widno. Czy co? Przeżegnałem się, a że i skóra mi ściekła, to ruszył lepszym krokiem. No jakże? A bo to wiadomo, co się po nocach tłucze, a wszyscy w Limcach wiedzą, co na wilczych dołach straszy. Już ci, że prawda, bo mani, kiedy sikora przechadzał tam nocą, to tak go ułapiło za grdykę, rzuciło o ziemię i tak zbiło, że ho poza dwie niedzielę. Cicho, Magduś, cicho, cicho. Idę se, idę, idę. A to leży za mną i chrząka. Jaż tu patrzę. A to no proszę, niezłe. Ozgniewałem się? Po co ty ten głupi myśli straszyć? Tam rzucił nań patykiem i idę ku domowi. Szedłem ze miedzą między Michałowymi burakami, a pszenicą borynową. Prosiak za mną, kij ten pies. To se idzie obok, to wlać kartofle Dominikowej i tu, nie, i tam pysknie, i kiknie, i kiknie. A nie ostaje, ino za mną. Ja bez rów, ona za mną, on za mną. Jak mi się nie rzuci pod kulasy, rynąłem kiełku. Opętana! A co tam zażyliście i zjedli? Prawda? He? Zażnęli i zjedli? No, cóż ma zrobić umieli? Przeszedł dzień. Prosiak jest.
Przeszedł dzień. Ani go wygonić, bo z pikiem wraca. Moja podtykała jej, co mogła. No bo jakże może głodem Boże stworzenie? Nikt to aj po nią nie przychodzi. A w domu bieda. A żarko, że i dwie tyni zachlają. Jeszcze z miesiąc to by nas z bebechami wyżarła. Cóż było robić? Miała ona nas. To śpamy ją zjadły. Ale to i nie cała, bo we wsi się zwiedziały. A Dominikowa poskarżyła, że to jej. Przyszła z bójcem i zabrali wszystko. Wszystko? A cały zak to gdzie? Gdzie, gdzie? Pytaj ta się Kruczka i innych pietków. Wynieśliśmy na noc do stodółki. Psy, że to czujne psie pary, a wrota były dziura, wyciągnęły i pacę sprawiły moją krwawicą. Że wróciły obrzate kilty dziedzice. Ale świnia sama za nim poszła. No głupi mu wierzy, ale nie są. Złodziej, jucha, a barana młynarzowi, a gąskę dobrodziejowi, no to to kto pokradł? No kto? Widziałaś? Co? Widziałaś? A kartofle z orzalistowego domu? To kto? No kto? A cieniem coś i we wsi ginie? To gąska, to kura, to sprzęt jaki? Ty ścierwo! Coś ty za młodu robiła. Haj, co twoja jagna wyprawia teraz parowkami? Tego ci nikt nie wypomina. Ty kiedy ten pies? Wara ci od jagny? Wara! Bo ci ten pys spierze, wara! Ci haj za pyskacze, bo za drzwi wycieknę, no! Poszkodowana Marsjanna Pater. Co wnosicie do sprawy? Jak przed panienką częstochowską, tak i przed sądem. Przysięga, to świnia moja była, a ukradł ją z pola kozie. Ukradł, ale nie żądam kary dla niego. Niech mu tam Jezusiczek za to czyśćca nie pożałuje. Ale dopraszam się sądu i kary za to, że tak posponował mnie i jagnę wobec całego narodu. Świadek Szymon Pacierz. Jest. Co wiecie w spornej sprawie? Świnia była Marcina. Białna była cała i no kiele ogona taką czarną łatę miała. Ucho miała rozerwane, bo ją był łapa orynowy chwycił na zwiesnę. A tak kwiczała, że skoro w stodółce był, to i tak usłyszał. Świadek Barbara Piesek. Jestem. Co wiecie w spornej sprawie? Świnia była białna. Miała czarną łatę i była zginęła do Dominikowej. Sprawa Ewy Bielec przeciwko Maciejowi Borynie. Gospodarzowi z Lipiec o niewypłacenie zasług. Pobudka Ewa Bielec. Co macie przeciwko Maciejowi Borynie? Służyła ja u Boryny przy świetnym sądzie i pracowała, jakże mi kulasy ustawały, a nigdy dobrego słowa nie usłyszała. Kąta nie miała na stanie, nijaka dosyć, że u sąsiadów pożywić się musiała. A potem zasób nie zapłacił i z jego własnym dzieckiem wygrał.
Ja cyganie? A wiesz wszyscy, wiesz tajemnicach wiedzą. To jest super latarek.